Moi drodzy, to przed nami pierwsze demo postaci. Generalnie mamy 35. Nie wiem, czemu jest 35. Chyba do niektórych postaci nie wychodziły. Możliwe, że do tych początkowych nie było. Nie mam pojęcia, jak to jest. Chyba, że po prostu, bo to jest playlista od Hoyoverse. Może są na tyle gdzieś tam zalatani i szukają po prostu kont na YouTubie do kasowania, że po prostu zapomnieli dodać sobie demo postaci do swojej playlisty. Zajęci są, no cóż, trzeba im wybaczyć. Można polecieć. Pierwsze demo, Kaja. Let's go! Zobaczmy, jak to się... Czekaj, jakie to jest jakości? Ty co? Ej, dobra. Szczerze? Widać, jak to było na początku nagrywane w takiej słabszej jakości, szczerze. Dobra, Kaja jest spoko postacią, ja generalnie bardzo go lubię. Ale widzę, że to jest taka pokazówka bardziej z jego umiejętności, a nie stricte demo. Widać, jak to się mocno zmieniło teraz, patrząc na dema, które ostatnio wychodziły, nie? Dodge this! Bawi mnie to, że... Wow! Ale patrzcie to! Jaki giga czat, nie? Ruingard się kładzie? Mnie to w ogóle nie boli, nie? Co z tego, że dostałem jakimś popiołem i ogniem po plecach? W ogóle nic. Nie, dobra, powiem tak. Ja wiem, że to jest pierwsze demo chyba chronologicznie, bo lecimy chronologicznie. Jak na aktualne czasy jest straszne, jak na kiedyś, myślę, że spoko. My pamiętajmy też, że w ogóle Genshin Impact jest grą, której Hoyoverse sukcesu totalnie nie przewidywało, nie? Więc myślę, że te początkowe takie dema były bardziej, żeby je zrobić, a nie żeby były, nie wiem, niesamowicie jak po prostu produkcyjnie wykonane. No co, pokazówka z umiejętności, zero jakiejś tam fabularnej wstawki, głównie Kaja sobie biega, no spoko. Co jest następne? Fischl, okej. Okay. Spoko. Ty czekaj, co? Ja sobie wybrałem angielskie dema, a mamy demo po chińsku. No dobra. Chińska Republika Ludowa przejęła mój komputer, co jest kur... Dobra, mamy Mondstadt. Ej, szczerze, to już fajnie wygląda. I to jest już fajnie zrobione. Jest Ozik. Oz jest spoko. Oza w ogóle chyba w każdej wersji językowej dubbing jest taki fajny. Nie, ten głos jest taki, kurde, przyjemny. Ale była jakaś drama chyba w ogóle z voice actorem, nie? Jednym, nie wiem, czy japońskim, czy którym, ale było coś. Ale dobrze to wygląda. To już jest dużo lepiej zrobione niż Kaja. Moim zdaniem. Mamy inne kadry specyficzne. Fajne przejście. Zmiana sceny od razu. Spoczko. O kuźwa. Gwiazda. Przyszło wsparcie. Dobra, nie oszukujmy się. Ja w życiu bym tym deszczem strzał nie trafił. Te chwile czarne od razu by uciekły, ale dobra. Rozumiem. Trailer jest idealny. Spoko, szczerze, ej. Naprawdę git. Nie jest źle. Muzyczka fajna, też taka, wiecie, średniowieczna, coś w tym stylu. Pewnie nie trafiłem z epoką, ale dużo lepiej to wyszło. No git, dobra, lecimy dalej, myślę. To demo zdecydowanie mi się podobało. Mamy Shanling teraz. W ogóle te pierwsze dema krótkie były. To trwa minutkę w ogóle. O, jest i Liwe. Kurde, jak pierwszy raz Liwe zobaczyłem, to miałem takie... Jezu, jakie to jest piękne. I ta muzyczka dodawana na początku praktycznie w każdym demo postaci, nie? Czy tam w jakiejś scenie ważniejszej, zawsze ta muzyka była. Spoczko, pokazany walor tego gotowania całego, tej jej pasji. Elegancko, fajne widoczki. No Liwe jest przepięknym regionem, szczerze, dalej, myślę, po 2 latach można to powiedzieć śmiało. O! Ale że Kaja się popisał bardziej niż na swoim trailerze. Spoczko. Spoczko. Dużo nawiązań do tego gotowania. Bardzo fajne widoki i kadry na Liwę. W ogóle mega ładnie to wygląda. Spoko, szczerze. Jednocześnie właśnie przedstawiona geografia regionu. Nice, podoba mi się. A powiem wam szczerze, że ja tych początkowych dem postaci nie widziałem. Nie widziałem, więc jest to dla mnie coś nowego. To nie jest tak, że ja teraz sobie przypominam. O, zombiaczek.
Ty. Jaka to jest muza w ogóle? Co jest? Ej, dobra. To było chyba w jakiejś reklamie. Wydaje mi się, że jak oglądaliśmy reklamy, to już słyszałem tę muzykę i widziałem gdzieś ten część tego trailera chociaż, tego demo. Tak czy inaczej, ta muzyczka mi się kojarzy z Samurajem Jackiem. Nie wiem czemu. Takie nostalgiczne mam kuźwa wspomnienia z kreskówą z dzieciństwa. Teraz już mniej, ale ten początek był bardzo taki, kurde, podobny. No spoko, wiecie, ja największym fanem dzieci nie jestem, nie? To chyba jest bardzo dobrze znana prawda o mnie. Natomiast demo nie jest złe, jak najbardziej. Jest ten taki aspekt tego zombiaczka znudzonego życiem, czy też może po prostu nietętniącego życiem, jakby nie patrzeć. Proste demo, ale myślę, że jest git. Pewnie lepiej wyszło niż Kai, chociaż w sumie muzycznie bardzo fajnie zrobione, to na pewno. Dobra, następna jest Mona. No i mamy naszą czarodziejkę gwiazd. O, tutaj HoYoverse zaczęło już pokazywać swoją prawdziwą twarz, patrzcie. No nie dało się inaczej tej postaci pokazać, nie? Trzeba było zacząć od dołu i z tyłu. Czas, przygotujcie się, bo tego będzie coraz więcej. HoYoverse potem się już totalnie odpaliło z pokazywaniem... O, właśnie, postaci. Spoko, jakaś tam domenka. Fajny slow-mo. No spoczko. W ogóle Mona jest postacią, którą muszę kiedyś zbudować i sobie pograć nią, bo fajnie aplikuje hydro, masywnie wzmacnia obrażenia. Ogólnie mocna postać bardzo. Spoczko. A takie zwykłe demo, nie? No ale myślę, że na razie nie ma się co spodziewać jakichś niesamowitych dymów. No nie wiem jak wy, ale ja tutaj, że tak powiem, mam swojego faworyta w tym zestawieniu. Pewnie domyślacie się jakiego, ale ja po prostu tak wspominam dobrze demo Jonga, że zastanawiam się po prostu, czy jak teraz obejrzę wszystkie, to coś to przebije. Może przebije, może nie. Może nie widziałem wszystkich. Ale demo Jonga na ten moment, przed obejrzeniem wszystkiego, wydaje się dla mnie najlepsze. No ale to może kwestia też po prostu jakiegoś tam sentymentu do postaci, bo Jongli był jedną z postaci, którymi grałem najwięcej na początku. No to co, catching. Ja zawsze się zastanawiałem, jaka jest jej rola w Liyue, ale ona jest jakaś giga ważna tam, ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Wygląda poważnie, nie? Strasznie jasne to demo. Nie wiem, czy widzicie. No, mega podkręcone. Mogli trochę nad cieniami popracować, tak szczerze. Spoko. Muza fajna. Mega dobra muza. Ale dostał w papę. No i Bersik Catching, kurde, który szczerze mówiąc sam w sobie robi demo, bo jest mega widowiskowy. Jeden z lepszych burstów chyba w grze do tej pory, nieironicznie. No to co? Venti. Mamy pierwszą postać chyba banerową, tak? Chronologicznie w takim razie. Bard nasz ukochany. Japanese voiceover mamy napisane u góry, wy tego nie widzicie, ale no, będzie japoński. Chyba spoko. Ej, już widać troszeczkę inne podejście, nie? Już jest opowiadana historia. Już mamy inne kadry. Uuu, szmata się czai. No ale on już wie. Powiem tak. Całkiem powolnie zareagował na to, a i tak tego uniknął. Kurde, ciekawe. Ale muza Ventiego też jest dobra. Nie jestem jakimś największym fanem tych akurat brzmień, ale brzmi spoko, ogólnie. Po prostu. I też pasuje mi to do niego, bardzo. Więc to ważne, żeby... Jakby to też jest w ogóle ważne, że niekoniecznie chodzi o to, żeby gdzieś tam...
Ale licho, czy ta muzyka jest po prostu adekwatna do mojego gustu, tylko najważniejsze, żeby była adekwatna do postaci i jej vibe'u, nie? Bo to się liczy. Spójność. Bardzo fajnie, różne jakby wiecie, różne sceny, bardzo fajnie zaprezentowane jego umiejętności. Na początku fajna, jakaś tam taka leciutko lorowa wstaweczka, delikatny fragment historii. Klee tu się pojawiła, to też w ogóle dość ciekawe, bo Klee była późniejszym banerem, więc to chyba był taki zwiastunik, delikatny powiedzmy easter egg. I swoją drogą teraz do Klee przechodzimy. Widzę, że oceniacie bardzo, bardzo wysoko w ogóle. I ja się zgadzam, jakby demo Ventiego jest naprawdę spoczko, zważywszy na to, że wyszło 16 października 2020 roku, no to myślę, że naprawdę stoi dalej na wysokim poziomie, szczerze. Jest mega git. No dobrze, przechodzimy do Klee, która, jeżeli się nie mylę, ma muzykę, za którą akurat jakoś tak średnio przepadam, ale dobrze. Okej. Okay. Bardzo specyficzny styl. Jejku. Trochę zlagowało, sorry. Ale muszę przyznać jedno. Muszę przyznać jedno, że generalnie bardzo mi się podoba kontrast tego, że ona po prostu zamiata potwory. O, mamusia przyszła opierniczyć córę. Nie no. Generalnie mi się podoba to, jak ona rozpierdziela te wszystkie potwory na lewo i prawo. Ostatecznie mamy śmieszną muzyczkę i to dziecko jest tym zabójcą, nie? To jest bardzo fajny kontrast i ten aspekt humorystyczny w Klee bardzo akurat lubię. O Jezus, dobra, już nie bądź taka ostra, Jean. Aha. I co? Karasz za siedzenie w pokoju, tak? Czy ty właśnie zamknęłaś dziecko? Więzisz je? Ja pierdzielę. Dobrze, że w Monstacie nie macie... No okej, okay, dobra. To było całkiem śmieszne. Ej, ale normalnie Jean uwięziła dziecko w pomieszczeniu. Może jeszcze powiedz, że bez jedzenia, co? I bez wody? Może i dobrze, bo jakby zrobiła reakcję Vaporize, to by tam wszystko rozpierdzieliła. Dobra, spoko. Szczerze, nie najgorsze to demo. Obiektywnie oczywiście. Nie jestem fanem Klee, ale jest okej. Okay. I tak jak mówię, humorystyczne, jak najbardziej spoczko. Dobrze, Diona. Zobaczmy. Tutaj mamy... w starszym stylu, znowu. No i jest nasza barmanka. Diona, bartender of the Cat's Tail. I charge a hefty fee for private events. Oczywiście z kocimi towarzyszami. I w tej wiosce jest stary mieszka, nie? Chyba. Jak on miał? Draw? Coś takiego. Czy ona ma Stringlessa? No w sumie. Chociaż... czy był Sacrificial Bow od początku? Dobra, czemu ja broń w trailerze analizuję? Jestem idiotą. Jakbyśmy mieli się tak przyczepiać, to dlaczego Traveler ma ciągle Dalblade'a, nawet po 3 latach, kurde, story questów? Szczerze? O Boże, co jest? Klee mnie atakuje! Przejął mi komputer! Powiem tak, strasznie proste, ale widać tutaj też właśnie, że HoYoverse chyba po prostu zaczęło już w tym momencie powoli wprowadzać te takie historyczne aspekty. Taki delikatny zarys, kim ta postać jest, co tam u niej słychać, skąd gdzieś pochodzi, są te pokazane jej rodzime strony. Mieliśmy to też właśnie wcześniej, gdzieś tam rzuty na Liwę przy Xianling. Spoko, szczerze. Nie jest złe. Też śmiesznie ukazane i w sumie spoko w ramach traileru, że Diona jako mała postać rozwaliła Goliata. Przynajmniej tak to wygląda, wiadomo, dla osoby, która nie grała. Ostatecznie potem się okazuje, że ten ziomek pada na hita, ale... Dobra, sprawdzamy Childa. Jakby nie patrzeć, moja ulubiona postać.
Fajnie zrobiony trailer pod tym względem demo, już mogę zacząć mówić, bo znam to dość dobrze akurat. Swoją drogą dubbingowałem to po polsku. Tak czy inaczej, fajnie zrobiony trailer demo, w sensie, bo jest to w formie listu do siostry, która na odległym lądzie się znajduje. Ukazany ten aspekt rodzinności Childa, mimo tego, że jest niezłym zwyrolem i mafiozą. Fabularne miejsce było. Spoko, Golden Palace. Chyba tak to się nazywało. Ho. Szczerze, spoko. Obiektywnie, pomijając jakąś tam moją sympatię do tej postaci, to uważam, że jak najbardziej jest to dobre demo. Bardzo takie napchane akcją. Muzyczka też przyjemna. Chociaż największym fanem akurat tej muzyki nie jestem, ale jest dobra. Tutaj też pokazane jego motywy tak naprawdę w działaniach, nie? Żądania carycy, której on jest, z tego co pamiętam, fabularnie bardzo, bardzo, bardzo oddany, więc fajnie, że jakby te aspekty lore'owe się przeplatają przez te dema i jest to spoko, bo może gdzieś tam na przykład zaciekawić człowieka i ktoś będzie chciał zgłębić od razu tę fabułę bardziej. Czas na gwiazdę roka, moi drodzy. Zobaczmy sobie Shinien. Zobaczmy sobie Shinien. Czemu nie? Dobra, ale nie rymuj, proszę. Ja nie wiem, czy ja to widziałem, szczerze. Nie pamiętam już. Chyba widziałem? Ależ Traveler, normalnie. Patrz, mamo, to ja w trailerze Shinien. Kurde, Shinien to tak niewykorzystany potencjał na postać. Ja wam mówię, ona powinna być... damską wersją Ito z Liyue, po prostu. Byłaby totalnym koksem, ma fajną jakby osobowość, a te umiejętności tak tego nie oddają. Bersta ma spoko, ale mogli jej coś lepszego na skillu zarąbać, szczerze. W sensie, serio, ta postać jest git, jakby designowo, tylko mogli ją zrobić lepiej. Jakby sam zamysł, o tak, zamysł jest dobry, ale design jakichś tam umiejętności czy coś, to myślę, że... I jakieś, powiedzmy, troszeczkę oddanie więcej światła w fabule, chociaż to podobno w 2.8 ma się wydarzyć, że będzie tam Shinien na tych wysepkach wakacyjnych, więc zobaczymy. No i moi drodzy, przypomnijmy sobie coś, co lubię oglądać praktycznie raz w tygodniu. Od razu historyjka. No, sorry, ale po pierwsze... Historia, głos i muzyka. Wszystko tutaj robi po prostu robotę. I wiecie, te przejścia właśnie, tutaj mamy go w cieniu, on nagle się rozświetla, te takie drobiazgi, nie? Od razu tło się zmienia. Kurde, zarąbiście to jest zrobione, naprawdę jest dobrze zrobione. I pomyślcie sobie, że 2 lata minęły, a to demo trzyma najwyższy poziom dalej. No a tutaj jak gigaczat totalny, nie? No nie oszukujmy się. Jak ja to zobaczyłem, to mówię, o ja pierniczę. Cóż za przepotężna postać. Jeszcze wtedy myślałem, że ta gra potrzebuje balansu i mówię, ale OP gówno. Nie, no zarąbiście jest to zrobione, naprawdę. Tutaj dużo więcej kasy poszło niż w poprzednich demach, no nie oszukujmy się. Nie, no ta muza jest wybitna, naprawdę. Kurde, chłop, normalnie planetę zsyła na ludzi. Świetne. Świetne. No co? Wszyscy się chyba z tym możemy zgodzić, że jest to dobrze zrobione demo. Czy ktoś Jonga lubi, czy nie, to już nie ma znaczenia. Jest to dobrze zrobione demo postaci, które mega zachęca do wishowania. Właśnie, to też trzeba uwzględnić. Czy dane demo zachęca do wishowania? Poprzednie dema? Może częściowo tak, ale myślę, że to jest aktualnie top 1 z tego, co obejrzeliśmy. Absolutnie wchodzi do kieszeni, nie? Dobra. I mamy Albedo następnego. Albedo
który wyszedł nam razem chyba z premierą Dragon Spine'a, jeżeli dobrze pamiętam, update 1.2 bodajże. A nie, ty, w ogóle, to jest chyba fragment z 1.1, to było w evencie jakimś, nie? Było coś takiego. Taki piecyk był, to był event w 1.1. Ale wyszedł chyba w 1.2 ostatecznie. Bardzo fajna muzyka. Czekaj, co to było za tęczowa poświata? Normalnie jak na disco się poczułem. Ty, to normalnie dancer, co jest? To wygląda jak teledysk popowy z MTV sprzed 30 lat. Co jest grane? Spoko. Jakby fajnie jest oddany vibe'ik. Nie wiem, czy muzyka jakoś super do niego pasuje, ale przyjemnie ukazane te jego umiejętności. Te ataki też fajnie, że tak powiem, przedstawione z taką, widać tą precyzję. Kurde, to jest zarąbiście zrobione. W ogóle slow-mo tak oddaje w demo postaci. Naprawdę, slow motion jest czymś, co powinno się często wykorzystywać, bo to zarąbiście wygląda zawsze. Zarąbiste. Też dobrze zrobione. Bardzo dużo fabularnych aspektów tutaj zostało przedstawionych, co moim zdaniem jest zarąbiste, bo Albedo ma naprawdę bardzo ciekawą historię. Mega spoko przedstawione. Niewielki, ale potężny chłop, nie? No cóż. Klee to widać nie tylko gwiazda jednego hitu, ale lubi również na fitach zagościć u innych artystów. No spoczko. Co my dalej mamy? Ganyu. Ganyu, moi drodzy. Ta, to było nie dotykaj moich rogów, nie? Tekst chyba. Coś takiego było. To chyba to. Ta, to jest to. Ja przez bardzo długi czas nie doceniałem tej postaci, ale jest naprawdę po pierwsze bardzo mocna, a po drugie jest ślicznie zrobiona, tak szczerze, po prostu. Graficznie, designowo bardzo ładnie wygląda Ganyu. Swoją drogą, nie wiem, czy Hoyoverse tutaj się nie odpaliło z jakimś niezłym ujęciem na tyłek, ale to nie żebym pamiętał, nie? Hoyoverse to są swoją drogą niezłe zwyrole degenerackie. Ale wiedzą, jak kupić, kurde, kumerów. Jezus, cóż za sen. Czy ci w ogóle totalnie nie przejęta, nie? Co mi tam ten healiczur zrobi? Zabije mnie? I tak nie żyje. No i kula disco. Bardzo ładnie zrobiony ten trailerek jest. Bardzo ładny. Trailerek, sorry. Ja mówię demo i trailer przemiennie, mimo że to są dwie różne rzeczy, ale no. Wiecie, o co chodzi. Spoko, z gracją. Tak jak to zresztą z Ganyu jest. Spoczko, bardzo spoko. Mi się podobało. Oceń muzykę? Mi się podobała muzyka, szczerze. Tutaj bardzo fajna, natomiast to jest muzyka Ganyu, czy to jest muzyka taka zwykła? Bo ona się wydawała... To mi się wydaje, że to jest taki Genshinowy edit totalnie zwykły. To jest remix muzy z Liwe? No właśnie, właśnie. Ale ogólnie spoko, pasowała mi, szczerze. Pasowała mi. Podobało mi się to, że jakby mamy tutaj taki humorystyczny aspekt, wiadomo. To w ogóle jest szczerze fajne, że pojawiają się inne postacie w tych demach. Moim zdaniem git nadaje to jakiś tam też vibe relacji między postaciami, co swoją drogą jest spoko, tylko potem wchodzisz do gry i dowiadujesz się, że wszystkie questy to gadanie z NPC-ami, a nie z innymi postaciami, co trochę psuje imersję, ale no cóż. No to co, kończymy, nie? Nie, no wiem, że czekacie na tego siało. Dobrze, lecimy. No lecimy, lecimy. Zobaczmy naszego jakże.
I szczerze, ta scena już bym nie kupiła, nie? No zarąbiste. I ta muza, ten flecik. Chociaż pewnie instrument od razu źle nazwany. No kozacki jest Xiao. A muza jest gigamroczna, nie? No ale z drugiej strony... Czy Xiao też nie jest gigamroczny? Ty no, jak ja bym wleciał w te pociski w ten sposób, to bym miał 0 HP i deduwa by była, wiesz, mordo? Ale może masz czwartą konstelację i plus 100 tysięcy defa. Oho. Jezus Maria, to w ogóle jak widziałem pierwszy raz, to mnie tak przeraziło. Jakby od razu czujesz takie współczucie i jednocześnie grozę, bo nie do końca wiesz, czy on jest git, czy on z tym walczy, czy jednak może już totalnie dał się temu przejąć, nie? Ale jednak potem ogarniasz, że on to w miarę kontroluje i spoko, ale no. Biedny mały Emos? Nie no, kurde, czad. Zarąbiste demo, naprawdę bardzo fajne. Muzycznie myślę, że level Jonga, ale to też kwestia gustu, nie? Wiadomo, niektórym bardziej siadają dane piosenki, niektórym mniej. Mi Jong i Xiao bardzo, bardzo siedzą muzycznie. Wydaje mi się, że generalnie te takie jakieś klasyczne azjatyckie instrumenty i brzmienia siadają mi bardziej. Spoko, bardzo fajne, fabularnie też ukazane, dość ciekawie, pokazane jest cierpienie tego gościa, co bez wątpienia ma miejsce fabularnie. Swoją drogą przy Ganyu tego za bardzo nie widzieliśmy, nie, tej fabuły. Zwykła laska, a jednak ona też ma dość mocny background, bo jest iluminowaną bestią, jeżeli miałbym to przetłumaczyć dosłownie, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, lecimy z Hu Tao. Czy jest ktoś na czacie? A zaraz zapytam. Hey, you sure we're going the right way? Doubt there's any treasure in this creepy place. This treasure map's Balar's. We just follow it all the way. Ej, w ogóle. Jakoś graficznie to dużo lepiej wygląda niż realny Genshin, nie? Ładnie to jest zrobione bardzo. Mam wrażenie, że to jest na innym silniku walnięte. Czy ktoś się przestraszył kiedyś tego ducha? Bo autentycznie pamiętam, że ktoś mi kiedyś napisał, że na czacie, na samym początku streamowania, że się przestraszył. Ja wiem, co jest, kuźwa, jak to jest możliwe? Order of duality. Impermanence of fate. I raise this butterfly to guide thee. Nasza grabarka wspaniała. Bardzo fajna muzyka w ogóle towarzyszy temu neo postaci. Nie pamiętałem tej muzy tak dobrze, szczerze, a bardzo, bardzo fajna jest. Zombie. No spoko, siema. Giga humorystyczne. Ej, czemu ty się w Naruto bawisz? To jest, Hu Tao. Mega fajne, mega humorystyczne, ale Hu Tao cała taka jest, nie? Pamiętam, że to demo bardzo ludzi zachęciło do tej postaci. Rosaria. Chyba zbyt chronologicznie im to nie wy... A nie, czekaj, Rosaria wyszła po tym? Po Hu Tao? Tak? Jezu, już nie pamiętam. Okej, dobra. No to mamy Rosarię. Mamy Rosarię. Jest i ona. Od razu plus ma za kabaretki. To pamiętam, że pierwsza moja myśl była, jak zobaczyłem tę postać. No giga chłodna postać, nie? Ale jakby nie patrzeć, no cóż. Jak tyle czasu spędzasz w Dragon Spine, to ciężko być osobą o ciepłym sercu. Punishment.
Everything is negotiable, except overtime. No spoko. Krótkie demo, treściwe, pokazujące fajnie jakby jej umiejętności. Wiadomo, Rosaria jest jedną z tych postaci, które pewnie wielu graczy raczej kupują wyglądem, a nie gameplayem koniecznie, tak mi się wydaje, ale to moje zdanie. Natomiast ogólnie uważam, że Rosaria zarówno gameplayowo, jak i designowo jest bardzo fajna, szczerze. Z Ventim miała dużo wspólnego, zmieniła się w alkoholiczkę. Pokój jej duszy. Lecimy do Yanfei, która mi przypomni o tym, że kiedyś byłem na prawie i będzie mi smutno. Bardzo fajna muza jest. Nie pamiętam tej muzyki. Kabaretki, chciałbym, żeby roztrzaskała czaszkę tymi udami, Zirael. Zirael, ty wiesz, co ty piszesz? Wstrzymaj konie. Nie no. Chłopca się odpalił. Puścił wodze fantazji. O co ci chodzi? Nie no, o nic. Gdyby Genshinowe community nie było jakie jest, to pewnie bym ci nawet rację przyznał. Dobra, spoko. Yanfei, giga pozytywna postać, szczerze. Po tym trailerze miałem takie fajnie, spoko, ale nie zrobiła na mnie jakiegoś dużego wrażenia. Jak ją zbudowałem, no to już dużo bardziej ją doceniłem. Ale muzycznie naprawdę zarąbiste. Nie wiem, czy to jest jakiś remix po prostu remix muzy z Liyue, czy jej oficjalny jakiś tam soundtrack dedykowany. Natomiast bardzo spoczko. Zwyczajne demo, ale wiecie, to tak jest z tymi czterogwiazdkowymi postaciami, że oni... Nie wiem, czy to się później zmieniło, nie pamiętam już, ale z pewnością te początkowe czterogwiazdkowe demo były bardzo w jednej, że tak powiem, estetyce robione. Po prostu pokażmy umiejętności, dajmy muzykę i tyle, nie? Następna jest Yula, moi drodzy. No tutaj chyba było fajne demo, nie pamiętam do końca. Tak, teraz już sobie przypomniałem. Pokazany jest ten taniec. Bardzo spoko. No jakby nie patrzeć, to jest totalna tancereczka. Fajnie oddany vibe postaci. Muzyka też fajna. Kurde, Yula jest śliczna. This was once part of a ceremony for aristocrats to show off their stature. Now it's just a private pastime. Smash? No, no. Domyślam się, że takie są opinie. Cudne ujęcia? No co? Hoyovers. Oni dobrze wiedzą, czego wy potrzebujecie, czat. As a descendant of a fallen ancestry, I alone must break free from the chains of revenge. Bardzo fajnie. Fajnie zrobione przejścia. Tutaj też... Mamy tą zmianę sceny na praktycznie taki, powiedzmy, dance floor. To był bardzo podobny zabieg do tego, co później widzieliśmy w przypadku Yelan, czyli zrobili z niej taką trochę gwiazdę show i to moim zdaniem bardzo, bardzo oddaje w przypadku tych dwóch postaci. O, siema, Amber. No, spoko nawiązanie. Fajnie, fajnie, fajne demo, bardzo, bardzo przyjemne, pokazujące po pierwsze jakby walory estetyczne postaci. Nie no, a po drugie po prostu pokazujące vibe postaci sam w sobie, nie? No i co? Kazucha. Pamiętam, że to demo to... O Jezus, to był gigaczat totalny. Solitary cloud. Poeta nasz. Shadow. Ej, nie wiem jak wy, ale mi się szczerze angielski voice acting Kazuchy bardzo podoba. Spoko jest. O, no i to jest ten gigachat moment, nie? O, Kazucha zarąbisty. Yeah.
No i tutaj już mieliśmy, wiecie, powoli pierwsze kroki do Inazumy, to był update 1.6. Hoyoverse już zaczęło nabierać faktycznie solidne doświadczenie i te dema... Widać ten progres, nie? Porównajmy to sobie do Ventiego. Uważam, że Ventiego demo było bardzo dobre, ale Kazuchy nieironicznie jest już nawet lepsze. A nie jest on Archonem czy coś, nie? Fabularne nawiązanie oczywiście, przedstawienie historii. Bejdo też jest zarąbistą postacią, uwielbiam ją fabularnie. What, you mean these amateurs? I was saving them for you. Fallen leaves, adorn my knight! Kurde, jak to pięknie wygląda. Ja pitole. Nie no, ale Filet Blade'a, serio stary, no weź używaj swojej broni, no. Iron Stinga od Kowala mogłeś użyć darmowego, a ty co robisz? My last line. Stirs the drifter's heart. Spoko, bardzo, bardzo fajne demo. Poetyczne na początku, gigaczadowe, gdy ominął pocisk i jeszcze do tego historia z Bejdo. Zarąbiście to wyglądało. No i Ayaka. Nie pamiętam dema Ayaki, o dziwo. Totalnie, szczerze. Ale muzykę pamiętam i jest bardzo dobra. To w ogóle te niektóre kadry wyglądają jakby, nie wiem, jakimś takim... starym aparatem zostały nagrane. Wiecie, o co mi chodzi? Jezu, nie bij! Ja pierdzielę. These were the words of my mother. VHS? O, VHS-ik, no, coś w tym stylu, taki vibe. O, i ta muza. Ja pitole. No, główka się sama rusza, ty. Jammerek totalny, no i oczywiście Gracja. No i to też bardzo znane miejsce, nawiązanie fabularne, ona tutaj ten taniec swój odwalała, nie? W fabule chyba. No pięknie to wygląda, naprawdę. Mimo, że ja nie jestem w ogóle, wiem, że może, mogę zostać skrytykowany za to, ale nie jestem największym fanem designu Ayaki, jakoś mi nie leży po prostu ta grzyweczka, wiecie, to nie jest mój gust, nie? Ale ogólnie... No piękne jest to demo i Ayaka sama w sobie prezentuje się tutaj świetnie. My lady, your form is as flawless as ever. Siemano, Toma. Although, maybe try a softer touch, so no one gets injured. Oh, was I hitting too hard? It seems I still have room to improve. Toma, before the traveler arrives, spar with me some more. As you wish, my lady. Spoczko. No spoko, ja z mieczem nic nie robię. Generalnie Travelera się nie używa. Nie bój się go, Ayaka. Ayaka w ogóle była jedną z postaci, które były gdzieś tam, powiedzmy, w tym... Jak Genshin Impact wyszedł, to razem z premierą gry praktycznie został ukazany taki materiał pokazujący regiony następne. I każdy region miał jakby reprezentację w postaci jakiejś postaci, nie? I reprezentantką Inazumy właśnie była Ayaka i od tamtej pory pamiętam, że bardzo dużo ludzi na nią czekało. Zresztą potem Hoyoverse gdzieś sprzedało informację, że Ayaka była chyba drugą postacią, którą w ogóle udało im się zaprojektować w całej grze. Więc ona bardzo długo w tym, że tak powiem, schowku Hoyoverse czekała na premierę. Myślę, że rzesze fanów stojących za tą postacią jest ogromne i demo nie zepsuło tej sprawy raczej. Bardzo, bardzo fajne. Trailer Ubera. Kolaboracja. Ja się oczywiście śmieję, bo Sayu troszeczkę tak traktuję jak taksóweczkę, ale jest bardzo, bardzo spoko postacią. Tak jak ludzie myślą, że ja po prostu nie cierpię wszystkich dzieciaków w Genshinie od góry do dołu, to akurat Sayu nawet lubię. Po prostu jest dla mnie dość zabawną postacią. Bawi mnie to, że prawie wszędzie śpi, a jest ninją.
i do tego no, jest taksówą, nie? Muza bardzo fajna. Nie pamiętam tej muzyki. Debate Club, potężna broń. No i lecimy. Nie no kurde, w sensie Sayu jest taką postacią, że jak Venti trochę. Patrzysz na niego, na nią i masz takie, no uśmiechnę się, pozytywny vibe. Ciężko jest powiedzieć coś niemiłego, po prostu, wiecie o co chodzi. Taka postać bardzo optymistyczna, o tak powiem, wiecie, no coś w tym stylu. Yoimiya. Zobaczmy naszą fajerwerkową dziewczynę. Generalnie to jest postać, którą ostatnio po prostu, no, jak powiem pokochałem, to wszyscy wezmą to dosłownie, ale naprawdę cudownie się ją po prostu gra. Jej vibe jest wspaniały i ja po prostu lubię to, że ona ma trochę coś takiego jak ja, w sensie już jest dorosła, ale w środku dalej jest po prostu dzieciakiem i bawi się życiem, wiecie o co chodzi? No tętni po prostu kipi z niej takim szczęściem i radością do życia. Pozytywne nastawienie. Zarąbiste to demo. No i muzyka, nie? Świetna. W evencie zresztą była tym z bębenkami od Ito i zarąbiście się to grało. Wszystko fajnie, Yoimiya, ale pomyślałaś kiedyś o tych liskach z Inazumy, co teraz uszy mają po prostu przetkane tymi fajerwerkami i płaczą gdzieś po kątach. Sadek. Sylwestrowo? Ta. Ty. Mamy Yoimiya, to gdzie Maryla? Nie, no świetne jest to demo. Mega dużo akcji, szybciutkie. Nie nudzi się, mimo że nie jest wcale takie krótkie. Bardzo dobre tempo jest tego demo. A co ty tu wychodzisz? Ej, podoba mi się ten zabieg, nie pamiętałem go. Okej, powiem tak, mi się to podoba, bo to trochę wygląda jak przełamanie takiej czwartej ściany, to się chyba nazywa. Jakby skończyło się demo, a ona wychodzi i troszkę do nas gada. Fajne, fajne, bardzo spoko. O tych nowszych demach to ciężko jest powiedzieć złe słowo, a o starszych, jakby nie patrzeć, też trochę głupio się źle wypowiadać, bo wiadomo, że kiedyś był mniejszy budżet, był mniejszy hype na Genshina i generalnie wszystko idzie do przodu z czasem, nie? Więc naprawdę jest dobrze i nawet naprawdę, tak jak nie przepadam za Klee, nie przepadam za Gigi, nawet ich dema były nawet git, więc no kurde, HoYoverse akurat to robi dobrze. Dobra, mamy Kujo Sarę. Jezu, ona mnie tak wkurzała w ogóle, dopóki jakby, uwaga, spoiler, dopóki ona gdzieś tam się nie postawiła temu klanowi w fabule, to i tak nie lubiłem jej, nie? Naprawdę, to była taka postać, że podoba ci się wizualnie, skille gameplay też jest git, ale fabularnie, ach, ja pierniczę, jaka szmata. A potem się okazało, że jest całkiem spoko. Ale mega mi się podoba to w ogóle, właśnie te wszystkie nawiązania do Tengu, do tych kruczych skrzydeł. Bardzo, bardzo fajne. No i eleganckie przedstawienie tego, że jest generałem, jest ta cała armia za nią, wielokrotnie to było tutaj pokazane. Bardzo, bardzo spoko.
Kurde, i to jest widać level up, nie? Bo to jest czterogwiazdkowa postać, a widzieliście, jak wcześniej czterogwiazdkowe postacie wyglądały. Sayu miała dobre demo, Kujosara miała dobre demo, ale wcześniej te czterogwiazdkowe postacie były robione tak, żeby było zrobione. A teraz weszło to na wyższy level od razu. Myślę, że z Inazumą po prostu troszeczkę tak polecieli wyżej. No i mamy Raiden Shogun, która przez wielu ludzi chyba jej demo jest uważane za najlepsze do tej pory. Myślę, że ludzie się dzielą na kilka grup, ale te największe mają albo demo Jonga, albo demo Raiden Shogun pewnie. Na top 1. Tak mi się wydaje, tak jak sobie analizuję opinie ludzi. Więc zobaczmy. Ja wolę demo Jonga, ale to demo również wspominam bardzo, bardzo dobrze. Siema, Jaemiko. Jezus Maria, Jaemiko jest cudowna. Uwielbiam ją. Centuries pass without change. Deep in the heart of the city stands the lofty abode of the Raiden Shogun. Ona jest prawdziwym archonem, kurde, tego miejsca, nie? No i oczywiście mieliśmy Buba Alert. Hoyovers wie, co robi. W ogóle to miejsce tak epickie, ja pierniczę, jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, mówię, o cholera jasna, może pierwszy raz faktycznie będzie przede mną trudna walka. I wcale łatwa nie była. Pamiętam, że ludzie się sporo męczyli z tą walką w tej domenie. No i muza jest dowalona, nie oszukujmy się. Mi się podoba to, że tutaj jest połączony taki bardzo właśnie starodawny, starożytny vibe z takimi glitchowymi efektami, wiecie, bardzo nowoczesnymi. Fajnie jest to powiązane ze sobą. Spójnie to wygląda mimo wszystko, mimo że to są dwa różne światy trochę. Różne rzeczy tutaj zostały wykorzystane, różne techniki w produkcji, ale... O, to w ogóle jest tak dobre przejście. Jeszcze aż se cofnę to. Ja pierniczę, tak dobrze to wygląda. Fantasy can only survive with an underlying reality. Reality is the stillness buried deep beneath the illusion. This is eternity. Born to oblivion. Jakby kurde, jak tu przedstawić tak potężną fabularnie, jak i gameplayowo postać jak Raiden Shogun. Trzeba nieźle zbudować ten hype i to się udało. To wygląda przepotężnie, zarówno na demo, jak i w fabule, jak i podczas grania. Cudowna postać. Ja pierdzielę, a chciałbym tak móc podskoczyć. Czemu nie mogę tak w grze? Epicko to wyglądało. No fenomenalne, fenomenalne. To jest drugi raz, kiedy podczas oglądania tych wszystkich dem dzisiaj miałem ciarki i teraz miałem i na Jongu. Jakoś muzyka zawsze na mnie tak działa, jak jest dobrze jakoś dobrana do tego, co widzę. Fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo spoko. Sango no Miya Kokomi. Postać, która... Nie pamiętam, jakie ma demo, ale... Pamiętam, że demo, nawet jeżeli było dobre, to nie uratowało tego, bo masa ludzi była wkurzona na Kokomi, że jest słaba, jest bezużyteczna, że po co nam więcej healerów, bo healerzy w tej grze useless, przecież wystarczy mieć Jonga albo jakąś tarczę. Generalnie jest to niepotrzebne. Potem wyszedł do niej set, stała się dużo mocniejsza z tym setem. Generalnie potem wyszli przeciwnicy, którzy okazali się być tacy, że lepiej mieć heala niż tarczę. I okazało się ogólnie, że Kokomi jest naprawdę dobrą postacią. Ja sam zmieniłem zdanie i wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. Nie jest jakąś top 1 postacią u mnie, ale jest naprawdę okej. Fajnie w ogóle pokazana jest. Ej, szczerze, ładnie to wygląda. Nie widziałem chyba tego dema. Albo widziałem? Jezu, nie pamiętam tego po prostu chyba. No co, H2O wystarczy kropla. Ale nie mówię tego negatywnie. Urocza postać, no. Ona ma bardzo, bardzo takie... Kurde, jak powiem płynne, to będzie niezłe nawiązanie, nie? Ale ona ma płynne animacje. To jest jeden z wielu atutów. Jezu, jak to ładnie wygląda. Naprawdę tego nie pamiętam. Ej, wiecie co, tak... Wiele ludzi dalej nie lubi Kokomi, nie? Ale uważam, że akurat demo wygląda naprawdę zarąbiście. Mega vibik. W sensie super jest spójne z postacią. Takie bajkowe. Muzyka też fajnie się z tym zgrywa.
new open waters. For that is my duty as divine. Dużo jakby przedstawione też fabularnie było, ukazane jej motywacje jako tej zbawczyni, że tak powiem, i Nazumy, bo ona w sumie walczyła w tym ruchu oporu, nie? A spoko, spoko, bardzo, bardzo spoko. Myślę, że Kokomi ma bardzo udane demo. Nieważne co o Kokomi się myśli, to jest to udane demo i mi się podoba. I tutaj mamy przejście do czterogwiazdkowej postaci, którą osobiście bardzo lubię, czyli Toma. Zobaczmy sobie, przypomnijmy. Nostalgia trip. O Jezus, ta nutka jest tak fajna. No co, nasz gospoś. Ja się z tym utożsamiam, lubię się posprzątać, pogotować. No jest jak jest. Lubię gościa. Poza tym, kurde, stylistykę ma fajną. On w ogóle wygląda jak postać wyjęta z jakiejś gry fightingowej. Do dzisiaj tak uważam, od premiery. Nie cierpię tego jego kucyka. Dużo postaci i pewnie będzie to jeszcze miało, bo to popularne było tam też w kulturach chyba azjatyckich. Jong to ma, z tego co pamiętam. Ktoś jeszcze to chyba ma. Bardzo fajne, muzycznie też przyjemne, bardzo do posłuchania demo. Pokazane też jakby zarys fabularny Tomy, gdzie jest tym właśnie takim panem domu, coś w tym stylu, tak to się mówi chyba. No i Goro. Kurde, ja lubię Goro. Ludzie zaraz będą się spinać, że ja furas, ale to nieprawda, kurde. No Goro jest mega, mega fajną postacią. Jest tak pozytywny. We are unstoppable. General Goro of the Watatsumi Island Resistance ready and waiting. Bardzo taki specyficzny graficzny styl. No, oczywiście od razu rzut na ogon i uszy. To też jest mocne, nie? Z Dajoną było to samo. Jak macie Raiden Shogun, to macie dwa kadry, na lewy i na prawy cycek, a w przypadku Goro i Dajony uszy i ogon. Bardzo fajnie, generał Goro, ale proste demo, no ale jednak czterogwiazdkowa postać, ale i tak spoko zrobione, widać tutaj progres dalej. Jest to ta nowsza seria czterogwiazdkowych trailerów. Czterogwiazdkowe demo, nie? Niższa rzadkość, to gorsze. Co ja mogę powiedzieć? Ura, ura! Kurde, uwielbiam to demo. Muzycznie jedno z lepszych. No i humorystycznie też. Nie wiem, i to się nie da nie lubić, naprawdę. Uwielbiam gościa. Swoją drogą, jeden z lepszych voice actingów angielskich w całym Genshin Impact. I nie mówcie, że nie. Take my vision, you're gonna need a lot more people. Cause I'm Arataki Ito. Nawet można powiedzieć, że najlepszy? Może? Chociaż Jong też ma bardzo dobry. Ale może niektórym nie pasować, że brzmi dużo starzej niż wygląda. No kurde, ta muza jest świetna. Dawaj, Ushi! Giga chat! Ushi gwiazda. Skradł show. Ja strasznie lubię te pewne siebie postacie. Dlatego chyba tak też lubię Miko, bo ona zawsze taka była, nie wiem, że wie wszystko i zawsze wie lepiej od ciebie. Ale mimo wszystko nie jest w tym głupia, tylko ona faktycznie wie wszystko. A i to po prostu jest głupi, ale jest też zarąbiście mocny i śmieszny, więc spoko. Co wyzywasz? Nie, tam. To po przyjacielsku. Final warning. Surrender your vision now.
Arataki Ito. Oh, but General, if you join the Arataki, ta scena mnie zawsze tak bawiła. Niesamowite, nie? I swear, when I get my vision back, I'm gonna show her. Boss, looks like it ain't up here. Huh? I'm sorry, what? Boss, I think this might be yours. No co, stary. Chciało się być na szczycie, co? Hey, you better wipe that smirk off your face. Okay, I'm coming up there. Nie, no bardzo, bardzo fajne. Yunjin, moi drodzy. Yunjin, która myślę, że demo ma fajne, bo to jest postać bardzo taka nacechowana kulturowo, jeżeli chodzi o promocję kultury chińskiej. Nasza gwiazda opery. Muzyczka przyjemna. Jezus, czemu ona gada, jakby, nie wiem, to było jakieś ASMR? Co jest? And it's what I will be pursuing for the rest of my life. Many of Li Yue's legends are centered around stories of gods and the Adepti. So most operas focus on the supernatural too. But in this age of humanity, ona nie ma buba, tylko głos. No w sumie ta. I began my training in the art of the spear, hoping to enhance my performance. Każdy ma jakiś walor, prawda? Niesamowicie, z kamień człowiek żyje. Chyba, chociaż panowie z czatu pewnie się nie zgodzą. Ja wiem, że ja generalnie, to jest jakby chińska opera i w ogóle, ale mnie to ogólnie bawiło trochę, ta końcówka zawsze. Nie wiem, jakieś takie to było pozytywne, bardzo. Yunjin zajebista postać, szczerze, spoko jest. Też jak zbudowałem sobie Ayato, to ją ogarnąłem. Jak na czterogwiazdkowe demo, to jest bardzo, bardzo fajne. Ukazuje troszeczkę jej background, powiedzmy, fabularny, spoko. Jak najbardziej okej. Okay. Ładne demo. Dobrze, no i mamy Yemiko. Jedna z moich ulubienic w Genshinie. I then found myself reborn as Guji Yai. No, od razu mamy ten. Leading shrine maidens. O Jezus, tak było w tym demo? Co jest? Sipping tea and kneeling in solemn meditation. Fajnie zrobione. And making appearances to listen to shrine visitors. Enough. Oh, this won't do. We're making a light novel here, not a dry documentary. Huh? Jezu, ja bym się jej tak bał. No, not at all, Lady Guji. That's chief editor to you. Ah, yes, chief editor. A light novel. Nie, no, ale ja jest taką postacią, do której, wiecie, jakby fabularnie jest respekt duży, nie? I must say, this is quite the cunning trap. Cudowna postać. Kurde, babeczki w Genshinie mają coś takiego, ale nie tylko, bo na przykład Albedo też to ma, że poruszają się z taką gracją totalną, nie? A obrażenia, jak zobaczysz, to jest takie: jo pitola, co jest, ty? I to się tam namacha tą maczugą, ja Yemiko ci machnie różdżką, zrobi to samo, nie? Ta, Jong sobie ręce założy i poczeka, aż planeta spadnie z nieba. Też mocne. Jezus Maria, weź się tak nie patrz. Uhuhu. Spoko, stary. No, uwielbiam to, że ona jest tak pewna siebie. Oj, 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 oj.
Czas na tortury. No to ten, nie? Nie no, co ty, to wymyślone. Ona wcale nie robi tego codziennie. Nigdy nie wywołuj. Ja jem Miko o 3 w nocy. Kamisato Ayato. No tutaj już zbliżamy się do bardzo niedalekiej przeszłości, aczkolwiek fajnie sobie przypomnieć. Ogólnie powiem wam szczerze, że ja uważam, że w przypadku Ayato można było się bardziej postarać. Jestem trochę zawiedziony, może taka niepopularna opinia, kwestia gustu, ale mam wrażenie, że jak widzę demo Yaemiko przed chwilą, Jonga i nie wiem kogo jeszcze, nawet i Yuli na przykład, to Ayato mógł mieć lepsze demo niż ma. Ale fajny aspekt tego jest taki, że pokazuje bardzo jego podejście i szacunek do swojej pracy. Też to, że wysłał ludzi, żeby nie zostali narażeni na niebezpieczeństwo, bo chce się sam rozprawić z nimi. Kolejna sprawa zarąbista jest taka, że pokazuje nam to perspektywę tego fabularnie festiwalu, nie? Z fajerwerkami. Że on tak naprawdę zabezpieczał to miejsce przed jakimiś złymi wydarzeniami i to jest bardzo spoko. Ale muszę przyznać, że akurat te animacje tutaj, ten moment jest bardzo ładny, ale kurde, nie wiem. Coś bym tutaj podziałał więcej chyba. Ale muzyka jest fajna, to trzeba przyznać. Przynajmniej ma swoją broń, no w sumie ta. Ej, dobra, szczerze jednak nie jest takie złe to demo, bo tak patrzę na te przejścia wszystkie, na te różne tła, efekty, nie jest tak źle. Szybka zmiana zdania, jest? Jakoś trochę inaczej to pamiętałem. Ale na pewno było większe pole do popisu. W przypadku postaci takiej jak Ayato, która miała dość duży hype za sobą, nie? Myślę, że 7,5 na 10 to jest dobra ocena dla tego demo, może 7? Coś takiego. Mówisz tak później, nie? W końcu weź się zdecyduj. Nie, mówię, że jest okej, ale mogło być lepiej zawsze, nie? O to mi chodzi. Na początku mówiłem, że jakieś takie średnie, ale jednak jest okej, ale mogło być lepiej po prostu. Zawsze może być lepiej, ale wiecie, patrzycie na Raiden Shogun i kurde. Lecimy z Yelan, moi drodzy. Jedno ze świeższych dem, które moim zdaniem jest wyborne, bo mamy tutaj klimat jeden z fajniejszych moim zdaniem, mianowicie noir. That all sounds perfect. You sure have nerves of steel, ma'am. Boże, ta muzyka. Stop! Now hand over your goods. Bandits! Help! Help! Yelan mi ogólnie przypomina troszeczkę Yaemiko, tak klimatycznie po prostu, bo jest to bardzo pewna siebie kobieta, która wzbudza grozę w swoich przeciwnikach. Natomiast chciałbym tutaj zauważyć, że HoYoverse bardzo nieładnie robi, bo pokazuje, że kobiety ciągle piorą dupę facetom. A tak mi się wydaje, że nie widziałem zbytnio, żeby faceci w demach prali dupę kobietom, ale okej. Gotcha. Venti? Dobra, masz rację. Nieważne. Ta, Venti idzie i ta. Bije żonę. Nie no, świetne jest to demo, Jelan, naprawdę. Ale szczerze? O, od razu reklama Rexony. Patrzcie to, Jezus, te efekty. To właśnie przy Albedo mówiłem, nie? Że to jest taki, nie wiem, gwiazda totalna. Fajnie zrobione.
mega fajnie zrobione. I surrender! Please let me go! You'll never see me again! Oh, so now you're afraid. Ja pierdzielę. I'm sorry, but this is too little, too late. No, wait! I know who gave you away! I'll tell you! No, I'll take you to them myself! Gość przez następny rok ze śladem buta na plecach, nie? Get up. Chop, chop. To jest najlepsza scena, nie? Jeszcze normalnie sobie zaprzęgła gościa. No mocne. Dominacja genetyczna, co ja mogę powiedzieć? Jelan GigaChat. I Kuki Shinobu, moi drodzy. Tak, jestem Kuki Shinobu, noszę maskę, żeby mnie nie rozpoznali, ale przy okazji mam najbardziej zielone włosy ze wszystkich w całej Inazumie. I often finish reading a whole book or even pass a certificate exam before I even realize it. Just let me know. Jezu, kto to? A, to Kuki tylko w masce. Sorry, nie poznałem. Przyszedł pan Maruda? Nie, przecież ja sobie jaja robię. Kuki jest zarąbistą postacią, szczerze, muszę ją kiedyś zbudować, ale po prostu na razie nie czuję potrzeby, jakoś nie potrzebuję jej w moim składzie. Ale no. Generalnie Shinobu wydaje się naprawdę spoko. A fabularnie jest zarąbista, bo wyciąga Ito z kłopotów. A co, trochę taka starsza siostra, nie? Dla Ito i już jego oczywiście. Dobrze, moi drodzy. To są wszystkie dema od HoYoverse playlisty. Zostało nam jeszcze kilka. Także, moi drodzy, Shenhe. Zobaczmy. Dobra, ten frajer jak się śmieje, to mnie aż bawi, nie? Ci magowie są po prostu prześmieszni. Ej, ale Chongyun Giga Chat. Demo Chongyuna odklepane. This explains all the demonic activity. It was all your doing. This ends now. Oj. No i git. Łatwo. A cryo avatar. Who are you? Demons are masters of deception. Never let down your guard. Jakoś tak ten głos mi jako nie leży, ale dobra, niech będzie. Ważne, że wygląd mi leży, okej? Okay? Ale ślicznie jest zrobione to demo. Też troszeczkę w stylu... Powiedziałbym, że w stylu Jonka, mamy tutaj takie przejścia do właśnie scen z jednokolorowym tłem. Pokazywana jest postać po prostu w różnych fajnych scenach, ujęciach. Fajnie, fajnie zrobione. Ty, ale ogólnie nie wiedziałem, że taki mały śmieć potrafi przyzwać takiego Hagrida. Nie spodziewałem się tego. Wiecie, co jest najlepsze? Shenhe jest potężna, to wiadomo, nie? Ale... Trochę ciężko by było tym lodem chyba zbić tą kamienną tarczę, tak mi się coś wydaje. Ale po to ma Chongyuna z Claymorem! A no tak, dobra! Ej, ale w ogóle jaka to jest drastyczna scena, pato! Jezu, aż mi się go szkoda zrobiło, co jest? HoYoverse plus 18? This demonic activity is an omen of impending disaster. Perhaps Master was right. Thank you for rendering your assistance. I see you're also an adept exorcist. Some of your techniques look quite familiar, so I'm wondering... I am Shenhe. I roam these mountains. You needn't worry about me. No. Chongyun sobie zerknie na cycę, wiadomo, a potem się dowie, że to jego ciotka i mu się głupio zrobi, co? Proste. I almost forgot. Wait. Shenhe? Wait, so you're my...
You're my auntie? Ups. Nie no, świetne jest to demo. Bardzo fajne. Jakby końcówka humorystyczna i też ukazująca troszeczkę powiązań między postaciami, to jest bardzo fajne. I tutaj dużo akcji ciekawej. Fajnie, że też Chongyun dostał trochę światła, bo on chyba własnego dema nie ma, więc to jest bardzo, bardzo spoko, że jakby coś tutaj się dzieje z nim. Myślę, że git. No i Shen He sama w sobie, no świetna postać, specyficzna, bo działa tylko dobrze z tymi krajopostaciami, jakby nie patrzeć. Ale jak już z nimi jest, to jest naprawdę dobra. No i designowo, no mi się bardzo podoba, nie? I nie tylko ze względu na Buba, po prostu jest bardzo ładna. No i moi drodzy, Aloy. Jest i Aloy. Aloy here. No siema. Co na u ciebie? My arrows are sharp and my bow's ready. If your party needs help, I'll do what I can. Nawet spoko, szczerze. Ale jak na postać sześciogwiazdkową. No tak, średnio. Nie no. To jest w ogóle trochę smutne, że na konstelacji nie ma. Ej, ale szczerze, to demo nie wygląda źle. Fajne przejścia. Tylko z Aloy jest taki problem, że ona po prostu do tego Genshina totalnie nie pasuje. W sensie, Genshin jest taką grą, gdzie chyba jedyne kolaboracje takie zrozumiałe byłyby z anime. A nie z jakimś Horizonem właśnie. No spoko. Nie jest źle, szczerze. Nie było takie tragiczne wcale to demo. No i to były w sumie wszystkie dema. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało. Jeżeli jakiejś postaci nie było, to po prostu nie ma oficjalnej wersji na YouTubie. Po prostu większość to są fanmade'y, a chciałem obejrzeć oficjalne od HoYoverse wypuszczone. Trochę szkoda, że nie wszystkim postaciom to zafundowali. Ale myślę, że większość postaci dostała to demo i wyglądało to naprawdę dobrze. Widać też fajny progres w ogóle, że zaczynało się tak naprawdę od pokazania umiejętności postaci, a skończyło się na tym, że mam jakieś zarąbiste przejścia, fajne efekty i no epicką muzykę, nie? Bardzo, bardzo fajne. Mój faworyt dalej demo Jonga, ale myślę, że Raiden Shogun też jest wysoko. Dajcie znać w komentarzach, które demo wam się najbardziej podobało. I co, widzimy się w następnych filmach. Miłego dnia, siema!